zdrowia, szczególnie psychicznego dla naszych polityków i urzędników. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Rozsyłasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, wzięli się za spekulantów i przemytników, czyli no coś, co niewyobrażalne w Ameryce jeszcze parę miesięcy temu przyszło do nas. Urzędnicy, rządni, władzy, gubernatorzy, prezydenci miast, przedstawiciele stanów i tak dalej, zaczynają ścigać tych, którzy chcą zarobić parę groszy. No jak chcą zarobić parę groszy? No Ministerstwo Sprawiedliwości, no i Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zarekwirowało, skonfiskowało, można powiedzieć, używając specjalnych sił zbrojnych do tego przeznaczonych, ponad 190 tysięcy masek N95, czyli nie na olej i takie maseczki, które zatrzymują 95% pyłów, nawet 0,3 mikrona. No to są, to już w miarę dobrej jakości jest. No i zabezpieczyli do tego jeszcze 130 tysięcy masek chirurgicznych, zabezpieczyli 600 tysięcy par rękawiczek, do tego najróżniejsze takie chirurgiczne fartuchy, zdezynfekowane ręczniki, pełno najróżniejszych kontenerów i buteleczek sanitizera, czyli wszystkich tego odkażających rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i te wszystkie rzeczy mają być oddane do wydziałów zdrowia w New Jersey oraz w Nowym Jorku oraz do miasta Nowego Jorku, do szpitali. Wszyscy ci lokalni przedstawiciele, lekarze, dyrektorzy, wszyscy szukają tych maseczek, no wszystkiego tego szukają. No a tu się okazuje, że policja znalazła spekulanta. No, spekulant nazywa się Baruch Feldheim. Ma 43 lata, mieszka w Brooklyn, czyli jest to taka dzielnica, powiedzmy, ortodoksyjna, tam gdzie bardzo dużo jest w sumie zachorowań. Tam ogólnie cała dzielnica się sprzeciwiała, bo wielu rabinów mówiło, żeby jednak nie słuchać. No i złapali go, zaaresztowali go 30 marca za kłamanie, za to, co on robi i za to, że kasłał na tych agentów Federalnego Biura Śledczego. Zaczęło się to od tego, że lekarz z New Jersey, czyli po drugiej stronie rzeki jest stan, bo tu jest Nowy Jork, tu jest rzeka, także Manhattan jest po jednej stronie no tej rzeki, gdzie tam ten pilot lądował, kiedy mu tam silniki wysiadły, to jest rzeka Hudson. No i lekarz z New Jersey za 12 tysięcy mógł kupić 1000 maseczek. No i powiedział mu, że to są dobre maseczki. No a lekarz, jak to człowiek w czasach wojennych, podkablował. No zadzwonił na policję, no i mówi, że to jest do cholery niepodobne, bo to jest 700%, 7 razy więcej. W normalnych czasach maseczka jest $1,5, a tutaj jest 12. To za dużo. No i wtedy wszyscy ci inspektorzy, policja, agenci w zasadzie federalni, powiedzieli jemu, że po prostu to wszystko, żeby on poszedł, popatrzył się, co tam się dzieje. No i on wszedł, zobaczył, co tam jest, no i powiedział tym wywiadowcom, że bo to w garażu, umówili się w garażu tego człowieka, tego właściciela. No i lekarz powiedział, że tam tyle jest tego wszystkiego, tych najróżniejszych szmatek, nie szmatek, ręczniczków, wszystkiego, co można powiedzieć, maseczki, no wszystko to, co poukładał, to u niego jest, no i to by starczyło dla całego szpitala. No to już dużo nie zajęło agentom, żeby doszli do wniosku, że to jest spekulant na skalę światową i weszli. Przypomniał mi się taki ostatnio, nie pamiętam, w jakiej to książce było, ale to było w takiej książce, że był spekulant, tam jak Niemcy czy Austriacy przed pierwszą, czy w czasie pierwszej wojny światowej gdzieś tam weszli,
odkryli jakiś był biedny Żyd, sklep prowadził, no i znaleźli u niego tam 60 czy 100 kop jajek, czy 100 tuzinów, czy cokolwiek tych jajek był. Powiedzieli, że to spekulant i szmuglownik, no i pierwsze co zrobili, no to go powiesili. No tutaj jest, jeszcze faceta nie powiesili, no ale będzie miał duży problem. No aresztowali go dzień później, 30 marca z jakiegoś powodu, no i facet zaczął kasłać na tych agentów, także to zostało uznane za akt terrorystyczny. No wygląda na to, że w dniach dzisiejszych dużo nie potrzeba dla terrorysty. I obserwowali go też wcześniej w jego prywatnym domu i zobaczyli, że bardzo dużo ludzi wchodziło i wychodziło z jakimiś paczkami, bagażami, torbami i tak dalej, i tak dalej. Także to doszli do wniosku, że on po prostu spekuluje. Zabrali, skonfiskowali i facet będzie miał duży problem. Tydzień czy dwa tygodnie temu też był taka nowości przelatywały nieustannie, że dwóch braci wykupywało wszystko jak leci, całe palety. Później starali się sprzedawać o po tam 2, 3, 4 razy więcej. Amazon ich zablokował, eBay ich zablokował, wszyscy ich poblokowali. Taka się historia zrobiła, że z tego wszystkiego nawet nie sprzedali na ulicy, na chodniku, w tej cenie, co kupili dolar za dolar, tylko po prostu wszystko to ofiarowali, także stracili, zostali zmuszeni do tego, że nie odzyskali tych pieniędzy. Duże sklepy takie, te, gdzie się kupuje tak półhurtowo, no to powywieszali, właśnie powiedzieli, że nie ma zwrotów na papier toaletowy, na papier, tak, na ręczniki papierowe, na żadne dezynfekcyjne rzeczy. Jak kupiliście tam jakieś zapasów na 2, 3 czy 4 lata, to nie ma zwrotów. No bo w Ameryce można zwracać bez pytania, to w zasadzie to jest dosyć dziwaczna ta polisa, no ale tak jest. Druga historia koronawirusa w Ameryce, no to jest to, że ludzie są aresztowani za granie golfa. W Massachusetts politycy walnięci powiedzieli, że nie można grać w golfa, no ale jest taki następny stan Rhode Island. No i w tym Rhode Island jeszcze nie zabronili grać, no ale powiedzieli, że mogą tylko grać ludzie z Rhode Island. Także tutaj pokazuje, jak to jest, że każdy stan, no to jest w zasadzie jak małe państwo. Są wspólne pieniądze, wspólne banknoty, wspólny język, wspólny rząd federalny, no ale każdy stan może sobie wydawać swoje rozkazy. No i w jednym stanie w Massachusetts gubernator powiedział, nie ma grania na polach golfowych, a w Rhode Island powiedzieli, lokalni mogą grać. No to te młodzi ludzie, tam jeden to się chyba Pietrzyk nazywał i doszli do wniosku, bo no 20 tam do 30 lat przyjechali z Massachusetts dwoma samochodami, stanęli na parkingu McDonald'sa. No też głupawo, nie mieli gdzie stawać, mogli stanąć na jakiejkolwiek ulicy, to stanęli na McDonald'sie. Samo ich znajomy, czy tam kolega na tablicach z Rhode Island wziął, przepakowali ten sprzęt golfowy, wsadzili do bagażnika, no i pojechali. No i uczynny pracownik McDonald'sa, no trochę zdenerwowany, że mu zabierają miejsce i używają parkingu dla klientów, konsumentów, jako parkingu dla pola golfowego. Policja przyjechała, obserwowała ich przez ładnych parę godzin, no musieli obserwować przez parę ładnych godzin, no bo jednak tamci po tej grze się pojawili się, no i wtedy policja ich zaaresztowała. Dlaczego zaaresztowała? No bo gubernator Gina Raimondo, no taka socjalistka ogólnie rzecz biorąc, bo w Ameryce coraz więcej jednak tych jebniętych socjalistów, komunistów jest wybieranych. No to ja się tak trochę uśmiecham, czy śmieję, ale to jest makabryczne. Po prostu ludzie wybierają takich lewaków. No i ona powiedziała, że ci, którzy przyjeżdżają do Rhode Island z
innego stanu, jest samo kwarantanna na 14 dni, jeżeli nie jest to związane z pracą. Jeżeli by przyjechali tam reperować się pole golfowe, no to mogliby tam być, ale żeby przyjść, nie kupować, nie reperować tej trawy, no to muszą się kwarantanna. No i to była podstawa policji, żeby ich zaaresztować. Policjant powiedział, że to było czyste, to było widać, że oni po prostu przyjechali, oni wiedzieli, że trzeba się ukrywać, że trzeba się kamuflować, że trzeba się po prostu starać, nie pokazać, że jest się z innego stanu. No kiedy byli zaaresztowani, no to całe te pole golfowe później powiedziało, że będą sprawdzali dowody osobiste przy wejściu na pole golfowe. Zostali wypuszczeni z aresztu, nie przesiedzieli w więzieniu tam w nocy, no i mają się stawić do sądu 14 maja. No każdemu z nich grozi do $500 grzywny, no i do 90 dni w więzieniu. Także to są poważne sprawy. No i te granie w Massachusetts jest zabronione. No i ludzie nie wiedzą, w którym można grać, w którym nie można grać. No ale dużo z tych gubernatorów i polityków to zaczyna jakieś wstawiać debilowate no przeszkody, no bo teraz zaczynają mówić, co jest zbędne, co nie jest zbędne w sklepach. No i niektóre te alejki w sklepach po prostu zamykają, czyli jakieś tam samochodziki, czy jakieś bluzki, czy jakieś inne pierdoły, które w oczach urzędnika są niezbędne. No ale jeżeli ktoś idzie do sklepu, no to pójdzie tu, pójdzie tam, jakoś się porozchodzą po tym sklepie, no i wrócą do domu. A teraz debile politycy mówią, mleko, jajko i wszystko jest niezbędne, no to jest do kupienia, to wszyscy ci ludzie pójdą i tak jakby się rozeszło te 50 osób na godzinę z nudów, które przyjechało po tym sklepie, by sobie połaziło, no to wszyscy idą w tym samym czasie i przy tych jajkach, przy tym mleku kaszlą i jeszcze się zarażają. Także to jest ta głupota urzędników i polityków. Trzecia sprawa, no nie jest związana z przestępstwami, no ale też jest dosyć ciekawa. Paszporty. Okazuje się, że Ameryka przestaje wydawać Amerykanom paszporty. Wszystkie aplikacje, wszystkie te wnioski, które były złożone do 19 marca. No nie wiem akurat dlaczego do 19 marca, bo ta wiadomość to się ukazała parę dni temu. No ale paszporty nie będą wydawane. Wydawane będą tylko w wypadku, kiedy jest sprawa życia i śmierci. No i trzeba mieć podkładkę. Trzeba mieć podkładkę czy z jakiegoś urzędu, czy od lekarza, czy coś, to wtedy będą wydawali. Także urzędnicy też, ci, którzy wydają paszporty, cała ta machina, biorą ciężkie pieniądze, no bo to jest $100-kilkadziesiąt za ten paszport. To oni pensje będą dostawali normalnie, jakby się nic nie działo, a siedzą sobie na dupie i nie dają nie wydają paszportów ludziom, co jest kompletnym idiotyzmem, no bo tak jak normalnie ludzie by brali te paszporty, no nikt na wszelki wypadek przecież nie bierze teraz paszportu, także i tak jest dużo mniej ludzi, którzy składał paszporty i później jak to wszystko minie, no to po prostu znowu będzie skok w tych paszportach i znowu będzie przesunięcie. Także kretyni kretynami poganiają. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku, który mam nadzieję polecasz tu i tam i wszędzie indziej.